Identyfikator podmiotu SCP-527. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-527 należy przechowywać w standardowym pomieszczeniu dla humanoidów w ośrodku 19. Żadne inne procedury przechowawcze nie są wymagane. Opis. SCP-527 jest humanoidem płci męskiej, mierzącym 1,67 m, będącym biologicznie nieanomalnym, z wyjątkiem głowy, która przypomina tę należącą do Puntius semifasciolatus, czyli brzanki zielonej. SCP-527 nie posiada żadnych innych anomalnych właściwości. Głowa SCP-527 funkcjonuje jak głowa normalnego człowieka. Obiekt jest także zdolny do normalnej ludzkiej mowy. Słowa Pan Ryba z Małych Panów od Dr. Wondertainment są wytatuowane na dole lewej stopy obiektu. Pozyskanie. SCP-527 został odnaleziony w roku 2002 w Bostonie przez agentów Fundacji, a następnie przeniesiony do ośrodka 19 w 2004. Dodatek 527-1. Wstępne przesłuchanie. Dziękuję za współpracę z SCP-527. Przesłuchanie to ma nam posłużyć do odkrycia jakichkolwiek niespodziewanych anomalii. Dobrze. Na początek, czy jesteś zdolny do oddychania pod wodą? Nie. Czy jesteś zdolny do komunikacji z rybami lub innymi morskimi stworzeniami? Nie. Rozumiem. Kiedy po raz pierwszy zdałeś sobie sprawę ze swojego stanu? Czy zostałeś zaatakowany, czy ugryziony przez jakąś nieznaną ci rybę, czy być może spotkałeś jakieś wodne bóstwo? Nie. O, więc jesteś taki od urodzenia, tak? Tak. W porządku. Czy jesteś świadom jakichkolwiek innych anomalnych właściwości, które możesz przejawiać? Jasne, że nie. Tak jak powiedziałem temu innemu gościowi, to jest wszystko. Patrzysz na to. Kłamstwo, paski, gorący, słodziutka, to oni mają te wszystkie fajne rzeczy. Ja jestem tylko gościem z głową ryby. Masz jakieś przypuszczenia, czemu twój stwórca postanowił cię zrobić takim? Też bym chciał kurwa wiedzieć. Dodatek 527-2. Odzyskany dokument. Nota. Zapytany, SCP-527 był w stanie udostępnić ten dokument. Wow, właśnie znalazłeś swojego własnego małego pana, część limitowanej kolekcji od Dr. Wondertainment. Znajdź ich wszystkich i zostań panem kolekcjonerem.